drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Chcę wam przekazać taką zasadniczą myśl, że są sytuacje, których się nie da, niektórych sytuacji, niektórych rzeczy nie da się zmienić w swoim życiu przy użyciu małych kroczków. Jedną z takich sytuacji, których się nie da zmienić w swoim życiu przy użyciu małych kroczków, to jest skok z samolotu. Nie da się wyskoczyć z samolotu ze spadochronem przy użyciu małych kroczków i tak powolutku, metr po metrze trenować, że wpierw wyskoczę z jednego metra, potem wyskoczę z dwóch metrów, a potem wyskoczę z trzech, czterech i tak po kolei, aż dojdę do 4000 metrów. Nie, kochane, można sobie wyobrazić i przed skokiem z samolotu rzeczywiście robi się taki trening, że razem z tym instruktorem się próbuje raz, dwa, trzy na samolocie, który jest zaparkowany na płycie lotniska, się robi raz, dwa, trzy i hop, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I to jest takie raz, dwa, trzy i hop i to nie ma nic wspólnego z tym, co się będzie potem działo na 4000 metrów. Na 4000 metrów będzie się działo coś zupełnie innego. Na 4000 metrów to raz, dwa, trzy i hop. To będzie skok w przestrzeń. I drogi ukochane, umiłowane proficzanki, nie da się, nie da się, nie ma, nie jest możliwe, żeby wyjść z pochwicy przy użyciu małych kroczków. Kiedyś należy zrobić ten jeden ogromny krok. I ten jeden ogromny krok w przestworza, w przestrzeń, w ten, no, w nicość. Oczywiście po chwili, jak już się wyskoczy z tego samolotu, to jest takie cudowne wrażenie unoszenia się w powietrzu przez jakiś czas, przez te 3000 metrów, to się człowiek unosi w powietrzu, mimo że spada, a jednocześnie przeżywa euforię. I drogie ukochane, umiłowane pochwiczanki, informuję was, że wybijcie sobie z głowy coś takiego, że przy użyciu maleńkich kroczków wy osiągniecie kiedykolwiek szczęście. Szczęście wymaga zmiany. Zmiany podejścia do szczęścia. Szczęście albo się ma, albo się nie ma. To jest tak samo jak z ciążą. Albo jest się w ciąży, albo się w ciąży i nie jest. Nie można być tak troszeczkę nie można być. I nie można być też tak troszeczkę szczęśliwą. Albo jest się szczęśliwą na full, albo się bardzo udaje, że jest się troszeczkę. Dlatego życzę wam, żebyście były na full.